Tymczasem przechodzimy do kolejnych informacji. W poniedziałek, 17 kwietnia, w całej Polsce ruszyła kwalifikacja wojskowa, która potrwa przez najbliższe 2 miesiące i swym zasięgiem obejmie około 230 tysięcy osób. W powiecie bartoszyckim obowiązkową, ale już nie stresującą kwalifikacją objętych jest około 300 osób i ten proces otwarty jest również na ochotników zainteresowanych czynną służbą wojskową. Przewidywany termin trwania kwalifikacji w regionie to około 2 tygodnie. Mimo wielu po drodze zapowiedzi oraz wciąż wojennej sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów, zawiadomienie o stawieniu się na kwalifikację wojskową nie jest równoznaczne z rozpoczęciem obowiązkowej służby wojskowej. Tym samym odebranie listu w tym charakterze nie wywołuje niepokoju i nie burzy życiowych planów. Mimo to obliguje się do obowiązkowego wypełnienia zawartych w nim zaleceń i stawienia się w wyznaczonym terminie i miejscu, którym od kilku lat jest siedziba zarządzania kryzysowego powiatu bartoszyckiego. To jesteśmy organizatorem z ramienia wojewody. Wojewoda jako organizator całej kwalifikacji na terenie całego województwa zleca nam to zadanie ze swojej kompetencji i jesteśmy organizatorem. Zabezpieczamy całą salę, całą infrastrukturę, lekarzy i cały personel do obsługi całego przedsięwzięcia. Każda osoba, która tutaj trafia, w pierwszej kolejności jest badana pod względem psychologicznym o istnieniu przeciwwskazań bądź braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej. Kolejno założenie ewidencji wojskowej, badanie lekarskie, no i otrzymanie tego zaświadczenia o odbyciu kwalifikacji wojskowej. W tym roku osób mamy około 300, razem z podstawowym rocznikiem 2004, który staje, oraz z rocznikiem starszym, czyli to są ludzie, którzy jeszcze nie uregulowali swojego stosunku do służby wojskowej. Mamy również w tym roku kobiety, które mają kwalifikacje, które są przydatne dla służby wojskowej i około 25 kobiet myślimy w tym roku, że się stawi do nas. Oczywiście ten proces kwalifikacyjny do pełnienia dobrowolnej służby wojskowej otwarty jest również na ochotników, których z roku na rok przybywa, a wpływ na to ma prowadzona promocja zawodu żołnierza. Tak jak widać, tutaj promujemy służbę wojskową. Mamy przedstawicieli 20. Brygady Zmechanizowanej, mamy przedstawicieli Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy przedstawiają, w jaki sposób pełnią służbę wojskową, jakie są z tego profity. Także tutaj młodzi ludzie mają już te pierwsze informacje, które uzyskują. Również nasi rekruterzy przedstawiają szerszą tą gamę służby wojskowej, szkolnictwa wojskowego, innych form ochotniczych, nie tylko dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, ale również terytorialna służba wojskowa, gdzie każdy po zapoznaniu się może nawet w dniu dzisiejszym złożyć taki wniosek do pełnienia czy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy terytorialnej służby wojskowej. Czas spędzony na oczekiwaniu na wezwanie, by przejść kolejne etapy kwalifikacji, mija właśnie na zgłębianiu wiedzy dotyczącej rozpoczęcia życia zawodowego w tym charakterze, bowiem kadra otwarta jest na wszelkie wyjaśnienia i przekaz informacji, co jak zostało wspomniane, przekłada się na konkretne decyzje, warte realizacji po skończeniu szkoły. Od zawsze się interesowałem wojskiem, dlatego myślę, że zastanowię się i wstąpię do wojska. Taki argument, który do mnie przemówił, to, że mają dobry sprzęt i że dobra atmosfera jest. Jest to taka praca stała z bardzo dobrym wynagrodzeniem, aż 4900 brutto, a jak ktoś nie ma ukończonego 26 roku życia, to praktycznie dostaje całą tą kwotę. Zatem kwalifikacja otwiera możliwości zawodowe, ale również edukacyjne w tym kierunku. Przypomnijmy, jest obowiązkowa i w naszym regionie potrwa przez najbliższe 2 tygodnie.